stoję w korku, a przy okazji pokażę tą naczepę przygotowaną do transportu przesyłek ładunków ponadnormatywnych. Tutaj jest właśnie, tak to wygląda w praktyce. Tu jedzie pilot za nim. Jak widać, wystaje mu coś na boki. Plandeka tak jest naciągnięta na to. Tu ma tę tablicę ostrzegawcze na bok, że mu coś wystaje. Podjedziemy bliżej. Klamerki pozaciągane, wydłużone. Tu mu wystaje dość. Tak, dość mu wystaje. No i tu normalnie zapięta plandeka jest. Tak, normalnie się to odbywa. Tutaj mamy kolejną taką tablicę ostrzegawczą, którą się wysuwa w razie przewożenia takiego ładunku. I tu mamy takie wyjście, jakby wtyczkę, gniazdo. I tutaj się podłączamy. Kogut ostrzegawczy, pomarańczowy, bądź jakieś tam światło ostrzegawcze podczas przewozu tych ładunków ponadnormatywnych, które będą wystawać poza obryz naczepy. Tutaj mamy to do ściągania dachu. I co ciekawe bardzo, mamy tutaj mechanizm jeszcze w tej naczepie do podnoszenia dachu. Są takie naczepy właśnie, które można podnieść. Na przykład do wysokości 4,20 bądź nawet jeszcze wyżej niektóre naczepy mają. Można je podnieść do takiej wysokości i z taką wysokością podróżować. O ile, jeśli tam oczywiście można, żeby się zmieścić. Są takie naczepy i to jest jedna właśnie z takich naczep, która takie możliwości oferuje. Plandeka w tym miejscu tu jest tak podwinięta. Ona jest tak lekko zawinięta i jak podniesiemy dach do góry, to oczywiście plandeka nam się również podniesie do góry. I trzeba będzie rozwinąć tą plandekę i ją w ten sposób tutaj ułożyć na ścianie. Ścianę układa się z aluminiowych desek i normalnie przedłużyć paski trzeba będzie i zapinamy normalnie plandekę, bok plandeki, bok naczepy.
Przed podnoszeniem dachu oczywiście trzeba wszystkie klamry wyodpinać. Wszystkie. Również zwolnić tutaj naciąg na czepy, plandeki. I dopiero można podnosić dach do góry. Tutaj ten słupek, który jest tutaj, który zawija tą plandekę, on się również wydłuży. Z tego słupka wyjdzie kolejna rurka, która jest wsunięta w niego i przedłuży się ten słupek, dzięki czemu będzie można nawinąć, normalnie zaciągnąć plandekę. Wejdę do środka, pokażę. Drabinka. Jedziemy dalej. Podnosimy dach w górę. Tu są takie, w każdym słupku, takie bolce. Takie bolce. I na nich się spiera w tej chwili ta możliwość przedłużenia dachu. Jest tam taka szyna jakby. Ten słupek jest wydłużony i na tym właśnie bolcu się spiera. Gdy uniesiemy w górę deczko, dach, troszeczkę tym mechanizmem, te wszystkie bolce się zwolnią, bo one w tej chwili mocno trzymają, no bo leży na nich cały ciężar dachu. Wiadomo. Jak się lekko uniesie dach, to one się wszystkie zwolnią. I w ten sposób będzie można je powyciągać. Trzeba unieść dach tam do swojej tego zapotrzebowania, tej końcowej wysokości i wsadzić w każdym jednym słupku, trzeba wsadzić z powrotem bolec w tą samą dziurkę, czyli przykładowo podnosimy o dwie dziurki, no to przesuwamy o dwie dziurki i w każdym jednym słupku trzeba będzie o dwie dziurki bolec przesunąć w górę. Tak to właśnie mniej więcej działa. Tutaj właśnie w tym słupku jest ten mechanizm podnoszenia tego dachu. Tam się wysunie w górę i tak uniesie się w górę ten dach. Tu jak widać, drzwi też mają tam właśnie taki jakby zapas, że w momencie, gdy podniesiemy do góry, to widać, jak widać można podnieść ze 20 cm dach w górę. Także drzwi się zamkną i nie będzie problemu. No i tu jest właśnie to schodzenie. No i tu się właśnie taka sytuacja dzieje, że może się tak zdarzyć. Dlatego od razu lepiej może stawać od razu na pierwszym, na tym właściwie na drugim, na środkowym stopniu. Dobra. Takie podnoszenie dachu, a potem spięcie tego, to jest troszeczkę pracochłonne zajęcie i zajmuje chwilę czasu, jakby nie było, ponieważ to trzeba obydwa boki rozpiąć, otworzyć, poprzestawiać te bolce, a następnie potem trzeba każdy jeden pasek przedłużyć. Przykładowo będzie troszeczkę dłuższy ten pasek, przykładowo tu będzie klamra na tej wysokości i trzeba będzie każdy jeden pasek przedłużyć, także troszeczkę to zajmuje jednak czas podniesienie tego dachu. Ale dzięki takim rozwiązaniom właśnie elastyczność jednostki, a właściwie uniwersalność jednostki transportowej wzrasta.